Sektor komunikacji zeroemisyjnej rozwija się w Polsce od lat bardzo dynamicznie. W tej chwili na polskich drogach jeździ dokładnie 639 elektrycznych autobusów. Jest to wynik imponujący, bowiem gdy zestawimy liczbę autobusów elektrycznych z całym parkiem autobusów w Polsce, czyli te 639 autobusów porównamy z łączną liczbą 12 tysięcy autobusów, to ten współczynnik wyjdzie nam dużo wyższy niż jest w segmencie samochodów osobowych, gdzie my porównujemy około 16-17 tysięcy pojazdów z 20 milionami. Zatem widać, że segment transportu zbiorowego zeroemisyjnego rozwija się dynamiczniej niż segment kategorii M1 czy N1. I jest to wynik tego, że mamy sprzężenie kilku elementów, które się na to składają. Po pierwsze, samorządy chcą rozwijać rynek zeroemisyjnego transportu publicznego. Chcą i w ślad za tymi chęciami idą także narzędzia finansowe, które im umożliwiają realizację tych planów. Choćby tylko w tym roku zostały uruchomione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwa kolejne programy wsparcia, łącznie ponad 2 miliardy złotych, które przysłużą się temu, żeby autobusów elektrycznych było jeszcze więcej na polskich drogach. Do tego należy dodać, że Polska jest bardzo dużym producentem, jednym z wiodących producentów autobusów elektrycznych. Takie firmy jak Solaris, Volvo, MAN czy ARP produkują w Polsce autobusy i te autobusy w Polsce także sprzedają, nie tylko je eksportując. Oprócz tego mamy bardzo rozwinięty system wokół autobusów elektrycznych, choćby związany z infrastrukturą ładowania. Dla przykładu można tutaj wskazać firmę Ekoenergetyka czy rozwiązania związane z systemami bateryjnymi. Przykładem jest firma Impact. Zatem mamy bardzo zdrowy ekosystem, który wydaje się, że w kolejnych latach będzie się rozwijał, bo też sam produkt, tak jak w przypadku samochodów osobowych czy dostawczych, z każdym rokiem staje się coraz lepszy. Zatem te autobusy, które wyjeżdżały na drogi polskich samorządów 5 lat temu, to są zupełnie inne autobusy, które trafiają w wyniku przetargów na drogi samorządowe w tym roku, czy będą trafiać w kolejnym. To są inne zasięgi, to są inne możliwości, zatem ten produkt staje się coraz lepszy, coraz bardziej pasujący oczekiwaniom mieszkańców i oczywiście również samorządów.